Kreatywność w przedmiotach ścisłych. Jak zastosować kreatywność w algebrze? Jeśli macie do przekazania coś skomplikowanego, na przykład zagadnienie matematyczne szerokiej publiczności, która może nie być obeznana ze specyfiką tego akurat zagadnienia, możecie do tego podejść na wiele różnych sposobów. W naszej organizacji Mathematicals wykorzystujemy filmiki i materiały, które wizualnie przemawiają do ludzi. Korzystając z wielu pomocy wizualnych z jaskrawymi kolorami, animacjami i słowami pojawiającymi się na ekranie, na różne sposoby przyciągamy uwagę odbiorców, co nie udałoby się, gdybyśmy tylko mówili o równaniach i innych pojęciach matematycznych. Prezentując matematykę kreatywnie, ułatwiamy odniesienie się do niej osobom o rozmaitym pochodzeniu, doświadczeniu i kulturze. Gdy kreatywnie wyjaśniamy i przedstawiamy pojęcia matematyczne, możemy kojarzyć je ze sportem, rozrywką, ze światem, łączyć przedstawiane zasady i teorie z czymś znajomym. Im kreatywniej wyjaśniamy, jak matematyka odnosi się do świata i do tego, czym zajmują się ludzie, tym większą mamy szansę dotrzeć do odbiorców. Kiedy pojawia się jakieś zadanie, instynktownie szukamy rozwiązania. Ale pamiętajcie, często rozwiązań jest więcej i więcej ścieżek prowadzi do celu.